i siemaderko. Jak zwykle byłem na Złomowcu, kupiłem parę rzeczy i będę robił dmuchawę do liści, bo liści mi się tutaj na podwórku nawaliło ostro. Także kupiłem tak. Kupiłem silnik od pralki. Taki o. Zaraz go sprawdzimy, czy on w ogóle chodzi. No i kawałek takiej blachy już okrągłej, wyciętej. Będzie mieli trochę szlifowania, cięcia. Ona się chyba zmieści tutaj, o, do tego. Na tej blasze planuję zrobić wirnik ze 6 łopat do dmuchania, a to gaśnica będzie jako obudowa tego całego wirnika. Oczywiście nie cała, będzie przycięta i wirniczek będzie na przykład w tym miejscu, a później z tej strony będzie to wszystko ładnie zaślepione. No i dany silnik na silniku. Tutaj tylko to ściągnę, żeby mi nie przeszkadzało. I tylko zostawię sobie tutaj ten czpień 10 mm, na którym będzie osadzony ten cały wirnik, który będzie dmuchał powietrzem. Dobra, sprawdzamy, czy ten wirnik w ogóle, znaczy wirnik, czy ten silnik w ogóle pracuje. Dobra, podłączymy go, mam kable. Także sprawdzamy, czy wchodzi silnik. A więc tak, jak chcecie podłączyć silnik, to od razu tutaj ten licznik Geigera kurwa wywalić, bo to nie jest potrzebne. Tutaj nawet tego nie było, ale w każdym razie tu jest taki jakiś licznik obrotów czy coś takiego, kurwa, nie wiem jak to się konkretnie nazywa. No a teraz jak podłączamy tutaj ten cały nasz silnik. To już pokazuję. O, tutaj mam taki kawał jeszcze tego. A więc tak, szczotka. Do szczotki podłączamy drucik. Tak. Później to podłączamy do uzwojenia na stojanie. Tak. Tak. Później zasilanie podłączamy do drugiej szczotki. Tu. No, prosta rzecz. No i ten drugi podłączamy do uzwojenia na obudowie. Ułączamy i zasuwamy, żeby włącznić, żeby wcisnąć korek. No i dobra. Silnik chodzi. Czyli można powiedzieć, że jest dobry. Nie będę go dotykał paluchy, bo może mieć przebicie. No i dobra. Silnik sprawdzony, chodzi. Także przystępujemy do cięcia. I tak jak widać, ściągnąłem już tutaj ten cały napęd od pasków. Stąd o. Tego całego silnika to nie będzie potrzebne mi to. Tu jest 10 mm. Na blasze trójce zaznaczyłem środek. Zaraz ją przewiercę. Zaznaczyłem kółeczko 20 mm. Tutaj mam pręt 20 mm. Obecnego jakieś tam powiedzmy 2,5 cm. Przyspawam dookoła. I potem ładnie przewiercę. Takim samym wiertłem jak jest średnica tutaj tego wałka. A tu z tego co pamiętam to było chyba 11 mm. Ile tu jest? Widzicie? 11 mm, tak jest. No i dobra, będzie kura dziura, będzie otwór, jak to woli, i wtedy to wejdzie tu na to. I to będzie napędzało kura nasz wiatrak, który będzie powodował to, że kura liście będą fiurtały we wszystkie strony. proste. Jedziemy z koksem. No i proszę bardzo, ładnie się udało przewiercić wiertełkiem 11, także pełen sukces. Także myślę, że na ten czpień będzie to pasowało. Zaraz to sprawdzę. No a tutaj już tak jak mówiłem, już mam przygotowane dno gaśnicy. Tutaj będzie w środku wariował wirnik i będzie rozpędzał powietrze koła do astronomicznych prędkości. Dobra. Zobaczę, czy teraz to wejdzie, to, czy nie. No i dobra, sprawdzamy, czy to wejdzie. No, jest z takim delikatnym luzem. Nie wyszło to za dobrze. No, ale myślę, że tutaj
nie ma jakiegoś większego bicia. Te bicie się jeszcze tutaj naprawi. No i będzie tutaj śruba wkręcona. Znaczy otwór będzie wywiercony, będzie zagwintowany i będzie zrobiony na taki, jak to by można powiedzieć było, no żeby zacisnąć to wszystko. Tu będzie wyszlifowany na płask delikatnie w jednym miejscu, tak jak tu już jest to. No, to tu będzie wyszlifowany na płask i śruba będzie przykręcona. Myślę, że będzie dobrze. Jedziemy dalej z koksem. No i takie będą śmigiełka. Będą oczywiście troszeczkę jeszcze przegięte, żeby ładniej zagarniały powietrze, ale będzie ich 6. Tutaj już mam przygotowane wszystkie blaszki odtrasowane. O, także co, zaczynam wycinać, a później po kolei będę tutaj sobie wspawywał to wszystko na ten cały wentylator mój. Także pomaleńku robota idzie do przodu. Widzimy się, jak już będą ładnie wszystkie podocinane i miejmy nadzieję powyginane. No i proszę bardzo, wszystkie łopatki porobione, ładnie spasowane. Tak jak już mówiłem, będzie ich 6. Myślę, że w zupełności wystarczy. Także co? Teraz po kolei łopateczki. O. Trzeba będzie tutaj jeszcze poprzycinać tutaj te malutkie narożniczki, a potem o tak tutaj wziąć ładnie dookoła je przyspawać, a potem dopasować tutaj do tego całego naszego do tej całej naszej michy. No i dobra, pasuje, spawam i widzimy się za parę minut. No i proszę bardzo, moja turbina wiatrowa gotowa. Nie jest tu wszystko pospawane, ale jest dobrze popunktowane. 3 punkty z jednej strony, 3 punkty z drugiej strony. O. Raz, dwa, trzy, tu nawet 4. Także w zupełności to starczy. Także co, turbina gotowa. Teraz robimy obudowę do tej turbiny. Czyli tutaj to musimy wykończyć. Tutaj muszę dociąć blachę zaślepiającą, tak żeby można było na tej blasze, która będzie zaślepką tutaj tego wszystkiego, dołączyć tutaj ten cały silnik. Ta blacha i silnik to będzie jedna wielka bryła metalu, aluminium, żelaza. No i tak, kolejny challenge, jak tutaj wziąć, zamontować tą blachę czołową, żeby później ta blacha czołowa, tutaj o ta, ładnie pasowała do tego. O. Żeby zamknęła od tej strony wentylator. No i wymyśliłem coś takiego, że po prostu tutaj silnik będzie przykręcony do tej blachy i to będzie już obudowa silnika na tym moim całym, na tej mojej całej dmuchawie. Także tą dajemy tu. O. Tu ładnie spawamy w tym miejscu. A tutaj przez te aluminiowe zawiasy przewiercę otwory i będzie to przykręcone. A później tutaj taka obudowa jeszcze ładna, żeby to pięknie wszystko zamknąć, żeby silnik nie był na wierzchu. I będzie superaśnie. No i w pierwszym momencie chciałem zrobić taką obudowę, o, tak jak tutaj jest, tutaj taki, o, tunel. Ale mnie się to w ogóle nie podoba. I zrobię sobie z prętów, o. Jeden pręt tu, drugi pręt tu, no, na początku. I potem, kurczę, je sobie połączę. Będzie konstrukcja mocna. Zabezpieczy silnik, a przede wszystkim będzie, myślę, że ładniejsza aniżeli tamto. Także co, spawam to. Będzie można silnik oczywiście później wyciągnąć, nie będzie żadnego problemu. A to będzie wszystko pospawane do tej konstrukcji, kurczę, metalowej i będzie wszystko sztywne, piękne i cudowne. No i tak jak mówiłem, tak to zrobiłem. Także już mam teraz zrobioną obudowę do tego mojego całego wentylatora. Rączka jest tak jak się należy, gorąca jeszcze.
Tu przyjdzie silnik do środka, z tej strony przyjdzie wentylator, także pomału konstrukcja nabiera kształtu. Muszę tylko jeszcze pomyśleć, jak zrobić włącznik, wyłącznik i będzie grejte, grejte. Tak, pierwsze takie zmontowanie, nawet będzie chyba, kurczę, działało. Przynajmniej się obraca. Bez starć. Także tak to zaraz wygląda. Gdzie konstrukcja nie jest, kurczę, za bardzo ciężka. Przyjdzie jeszcze tylko rura wylotowa, plastikowa. I może się wszystko zajmie. Zamknie w 5 kilo. Może troszkę mniej. W każdym razie fajnie to wygląda. No i proszę bardzo, czerpnia zamontowana. Nawet się wirnik obraca. Znaczy nie będzie w tą stronę, tylko będzie w tą stronę się kręcił. Będzie wywalał tutaj, na dole będzie ta rura cała wywalająca, powietrze sprężone. Także tak to mniej więcej teraz będzie, tak to już mniej więcej teraz wygląda. Myślę, że będzie troszeczkę nawet i mniejsze od tych dmuchaw, które są na paliwo z silnikiem spalinowym. No a waga, no cóż, około 5 kilo. Jakoś tam większego problemu chyba nie będzie z manewrowaniem tym razem z rurą tą wydmuchującą. A jakby kto się pytał, to jest, kurczę, dla prawdziwego faceta. Dmuchawa do liści. No i oczywiście trzeba rurę wydechową teraz zrobić. Trochę ją zagrzejemy. Jak to się mówi, jak się popieści, to się zmieści. Pięknie weszła, teraz niech się zastygnie. Później tutaj tylko ewentualnie może jakieś dwie wkrętki i będzie super. Także lufa zrobiona. No i tak, końcówka nadchodzi wielkimi krokami. Wszystko ładnie obciapane, obmalowane. Teraz tylko zostało mi jeszcze zrobić elektrykę. Uziemienie maszyny, kabelki, maszynę, kurczę, uziemić trzeba będzie. Także co? Robię tą całą elektrykę, podłączam wszystko ładnie. Trzeba to będzie pozabezpieczać tak, żeby tutaj mnie prąd nie walnął. I będziemy testować tą moją dmuchawkę. No i tak, maszyna w pełni wykonana. Tak jak widać, tak to wygląda. Myślę, że całkiem niczego sobie. Sprzęcior. Nie jest za ciężka. Waga dokładnie 4 kg. Także myślę nawet, że chyba lżejsza jest aniżeli te z napędem, z silnikiem spalinowym. Także maszyna gotowa, no i cóż, będziemy testować godzinę. Dobra, i robimy testy.
No i... No i dmucha te moje cholerstwo. Także... Jednym słowem, jeżeli filmik się podobał, dajcie suba, dajcie paluta w górę. No i siemanderko. A, tam jeszcze, a.